To jest temat, który oczywiście nawiązuje, tak jak ten temat całej konferencji hospicyjnej, do Roku Miłosierdzia. Akcent postawiony przez papieża Franciszka w wypowiedziach, w dokumentach związanych z tym rokiem na uczynki miłosierdzia. I ten właśnie uczynek miłosierdzia wyeksponowany w temacie chorych nawiedzać, to jest taki uczynek, który szczególnie mocno wiąże się z waszą codzienną posługą, ale nie jest to jedyny ten, który wy praktykujecie, bo przecież możemy równie dobrze zaliczyć do nich głodnych nakarmić, spragnionych napoić. Tu nie chodzi tylko o pokarm fizyczny, ale przecież także i duchowy. Czyli miłosierdzie, które świadczymy w postaci uczynków miłosierdzia, jest darem. Miłosierdzie jest darem. Natomiast odpowiedzią na ten dar to są owe uczynki. I tu jest już ten aspekt wymiany właśnie. Kto jest zatem dawcą i kto jest odbiorcą daru miłosierdzia? Dawcą daru miłosierdzia jest Bóg. On nas miłosierdziem obdarzył wcześniej, a nasze praktykowanie miłosierdzia to jest po prostu odpowiedź na dar w miarę adekwatny do wielkości daru otrzymanego. Taka jest zresztą wymowa hasła obchodzonego Roku Miłosierdzia, jeszcze trochę więcej jak miesiąc on potrwa, miłosierni jak Ojciec. A jak miłosierny jest Ojciec? No od odpowiedzi na to pytanie zależy kształt naszego miłosierdzia, skoro mamy być miłosierni jak Ojciec, na wzór miłosierdzia Ojca. Jak zatem miłosierny jest Ojciec? Pytamy. Otóż na samym początku bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia papież Franciszek wskazuje na oblicze Jezusa Chrystusa. W nim możemy odczytywać rysy Bożego Miłosierdzia. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. I w tym dokumencie godne podkreślenia jest to, w jaki sposób papież Franciszek posługuje się terminami miłosierdzie, miłosierny. Znacznie częściej mówimy o miłosierdziu w sensie rzeczownika. Łatwo to policzyć, dzisiejsze możliwości edycyjne dokumentów pozwalają na obliczenie tych słów. Otóż to miłosierdzie w rzeczowniku użyte jest tam 155 razy, natomiast w przymiotniku, że Bóg jest miłosierny, 24. Być może nie należy z tego faktu jakoś wyciągać zbyt dalekich wniosków, ale spostrzeżenie to nabiera znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby tytuł książki, którą papież Franciszek w Roku Miłosierdzia podarował: Imieniem Boga jest miłosierdzie. Imię w języku biblijnym to jest coś więcej niż tylko taki zabieg konwencjonalny. Imię oznacza istotę osoby, mówi coś na temat osoby, jest tożsame z osobą. Czyli to, że imieniem Boga jest miłosierdzie, mówi o tym, kim jest Bóg. I to jest motywacja, która nadaje taką wewnętrzną dynamikę uczynkom miłosierdzia, także temu, który bierzemy jakoś szczególnie pod uwagę w tej naszej refleksji. Otóż papież Franciszek często powtarza, że tą motywacją uczynków miłosierdzia jest wcześniejsze obdarowanie, doświadczenie bycia obdarowanym przez miłosierdzie. Czyli miłosierdzie, które się wyraża między innymi uczynkami miłosierdzia, bo tu chodzi także o wyobraźnię, tą papieską z Łagiewnik, 2002 rok. Wyobraźnia miłosierdzia, ale to minimum są uczynki, jakieś takie skodyfikowana postawa miłosierdzia. Czyli rodzi się to wszystko z poczucia bycia najpierw obdarowanymi i z tego rodzi się odpowiedź. A wymiana, prawda? Zwraca na to uwagę wprowadzonej przez siebie samego nauce rekolekcyjnej. Papież na początku czerwca tego roku zaprosił księży do Rzymu i tam przeprowadził dla nich takie 3-dniowe rekolekcje. I w jednej z konferencji rekolekcyjnych mówił tak: miłosierdzie pozwala nam przejść od poczucia, że jest się przedmiotem miłosierdzia, do pragnienia obdarzania miłosierdziem. To jest ten mechanizm wymiany darów. To działa w dwie strony. Czyli każdy z uczynków miłosierdzia stanowi przestrzeń wymiany darów, nie jest ruchem w jedną stronę.
ale właśnie miejscem wymiany darów miłosierdzia. To chcemy jakoś wydobyć. Uczynek miłosierdzia, który należy do tej grupy siedmiu co do ciała, chorych nawiedzać i te z nimi spokrewnione, wspomnieliśmy, o głodnych, o spragnionych, także umarłych grzebać w wypadku hospicjum. To jest przestrzeń waszej posługi, przestrzeń wymiany darów miłosierdzia. Zresztą takie są prawidła, które rządzą życiem, nie tylko uczynkami miłosierdzia. W życiu jest podobnie. Poszczególne uczynki miłosierdzia przecież możemy sprowadzić do takiego jednego wspólnego elementu. Znowu papież Franciszek, miesiąc temu, trochę więcej jak miesiąc, to było orędzie na Dzień Modlitw o ochronę stworzenia, 1 września tego roku. I w tym orędziu papież pisze tak. Uczynki miłosierdzia, co do ciała i co do duszy, są, owszem, związane z jakimś konkretnym dziełem. Szpitalami dla chorych, stołówkami dla głodnych, schroniskami dla bezdomnych, szkołami dla potrzebujących wykształcenia, konfesjonale i kierownictwie duchowym dla tych, którzy potrzebują przebaczenia. Ale jeśli spojrzymy na nie wszystkie razem, przesłanie brzmi, iż przedmiotem miłosierdzia jest samo życie ludzkie i to w swojej całości. Tak na marginesie, w tym orędziu papież wprowadził 8 uczynek miłosierdzia. Mamy ich teraz 8, nie 7. Mianowicie tym 8 jest ochrona stworzenia. I papież powiedział, że jeden i drugi należy, znaczy i ten uczynek należy i do jednej, i do drugiej grupy. Tych, co do ciała i co do duszy. To jest na marginesie. Ale właśnie mamy tutaj tę piękną myśl, która jakoś scala nam ten organizm uczynków miłosierdzia co do ciała, co do duszy, że to wszystko odnosi się po prostu do życia ludzkiego, także zwłaszcza może tego naznaczonego cierpieniem czy u jego schyłku. Wy doświadczacie tego niemal empirycznie, tej rzeczywistości wymiany darów, bo z jednej strony, o tym mówiliśmy w zeszłym roku tutaj na konferencji hospicyjnej, z jednej strony jest tak, że zdrowi, wolontariusze świadczą chorym jakąś przysługę, posługują, mówimy, prawda? Czyli chorzy doznają z waszej strony opieki, wsparcia, obecności. I wydaje się, że to jest tylko tak, że to chorzy potrzebują nas. A tymczasem to jest także wymiana. My potrzebujemy ich. Oni też nas czymś obdarzają. To nie jest tak, że tylko ten ruch w jedną stronę jest. To nie jest tak tylko, że tylko my możemy czymś chorych obdarzyć, oni nas tym też czymś obdarzają. Ta wymiana pokazuje, że my sprawni potrzebujemy także obecności niepełnosprawnych, że my, którzy żyjemy, potrzebujemy tych, którzy umierają, że my, którzy mamy prawidłowo ukształtowane geny, kod genetyczny, potrzebujemy tych, którzy rodzą się chociażby z syndromem Downa. My ich potrzebujemy. Oni nie tylko stanowią część tego świata, nie tylko mają prawo do miejsca w tym świecie, co musi wybrzmieć także w tym czasie, kiedy toczy się debata, spory wokół regulacji prawnych dotyczących życia poczętego. Oni mają nie tylko do tego prawo, ale oni są nam do czegoś niezbędni, bez których świat po prostu byłby uboższy. O co uboższy? Uboższy o to, co obecność tych ludzi wyzwala w nas. Miłość, współczucie, doświadczenie czasem heroicznej wręcz miłości, jakichś pokładów dobra, które w nas są, a które obecność tych ludzi w nas wyzwala. Sięgnijmy do 29 numeru Salvifici Doloris, bo tam Jan Paweł II, święty papież, tak właśnie tą sprawę przedstawia. Świat ludzkiego cierpienia przyzywa, to słowo jest godne podkreślenia, przyzywa bez ustanku inny świat, świat ludzkiej miłości i tę bezinteresowną miłość, jaka budzi się w jego sercu i uczynkach, człowiek niejako zawdzięcza cierpieniu. Dlatego mówimy o wymianie darów miłosierdzia. Miłosierdzie świadczone innym to odpowiedź na dar doznany. Ta prawda jest widoczna także w przekazie biblijnym, chociażby w scenie sądu ostatecznego,
z 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Mamy tam podany po prostu katalog uczynków miłosierdzia co do ciała. Pamiętamy, byłem głodny, byłem spragniony, nagi w więzieniu, przyszliście, daliście mi jeść, pić i tak dalej. Czyli Jezus jest każdym chorym, każdym spragnionym, każdym głodnym, a miłosierdzie świadczone tym osobom jest miłosierdziem świadczonym osobie samego Jezusa. My pamiętamy dobrze, do tej sceny sądu ostatecznego nawiązał papież Franciszek na zakończenie drogi krzyżowej na krakowskich Błoniach. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, aby dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana. Sam Jezus nam powiedział, wyjaśniając na podstawie jakiego protokołu będziemy sądzeni. Za każdym razem, gdy to uczyniliśmy najmniejszemu z naszych braci, jemu to uczyniliśmy. I tutaj w tym obrazie sądu ostatecznego widać ten aspekt wymiany, czyli że to nie jest tylko ruch w jedną stronę, że tak naprawdę miłosierdzie świadczone osobom dotkniętym różnymi sytuacjami egzystencjalnymi, peryferyjnymi, jest odpowiedzią na otrzymany wcześniej dar. A taki wniosek płynie chociażby z postudiowania przekładów tego właśnie fragmentu Pisma Świętego na inne języki. W naszych przekładach tego nie widać. Ale zwrócił na to uwagę biskup Ryś, że w tekście łacińskim, a więc w Wulgacie, w przekładzie, jakiego dokonał święty Hieronim na przełomie IV-V wieku z języków oryginalnych na język łaciński, wprowadzenie do tego opisu sądu ostatecznego nie zaczyna się tak, jak my przywykliśmy, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, tylko kiedy jednak Syn Człowieczy przyjdzie w chwale. Po łacinie cum autem venerit. Autem. Kiedy więc, kiedy jednak. My nie zaczynamy jakiegoś opowiadania od tego słowa, kiedy jednak przyjdzie, tylko pomijamy to, a tam jest to słowo. Czyli to słowo jest ważne, bo ono odsyła do czegoś, co było przedtem. Kiedy tak zaczynamy, kiedy więc Syn Człowieczy przyjdzie, chwale, kiedy jednak, do czegoś, co było przedtem. A co jest wcześniej, co poprzedza ten opis sądu ostatecznego? Otóż jest to przypowieść o talentach. Bóg powierzył nam talenty. Naszym zadaniem jest te talenty pomnażać, aby je w dniu powrotu Pana zwrócić. Co jest tym talentem? Doświadczenie miłości miłosiernej Boga. Czyli my mamy te talenty pomnażać i zwrócić je Jezusowi. W jaki sposób? Ano właśnie tak. Świadcząc miłosierdzie Jezusowi obecnemu w tych ludziach, głodnych, chorych, spragnionych. Poprzez uczynki miłosierdzia, na które wskazuje opis sądu ostatecznego, my oddajemy Bogu Jego należność. Doskonale, doskonale wyczuwała to niedawno kanonizowana święta Matka Teresa z Kalkuty. Otóż kiedy otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że pobudką do jej pomocy nędzarzom ulicy nie są żadne względy humanitarne. To nie jest tylko filantropia. Nie to ją pobudza do takiego działania. Robię to, bo w drugim człowieku widzę Jezusa. Kropka. Po prostu. W drugim człowieku widzi Jezusa. Stąd też w homilii kanonizacyjnej 4 września tego roku, w czasie kanonizacji Matki Teresy, papież Franciszek zwrócił uwagę właśnie, że nasza posługa świadczona osobom cierpiącym, także poprzez uczynek miłosierdzia chorych nawiedzać, nie jest zwyczajną pomocą udzielaną w chwili potrzeby. Gdyby tak było, byłoby ono na pewno pięknym uczuciem ludzkiej solidarności, które wywołuje doraźne korzyści, ale byłoby bezowocne, ponieważ pozbawione byłoby korzeni. I właśnie te korzenie, z których wynikają uczynki miłosierdzia, także ten, o którym mówimy, jest świadomość, że my najpierw zostaliśmy obdarowani miłością przez Boga, a miłość, którą świadczymy innym, jest
odwzajemnieniem tej miłości, Bogu obecnemu w człowieku. Znakomitą ilustracją pokazującą tę prawdę jest jeszcze jedno wydarzenie ewangeliczne, które raczej rzadko kojarzymy z uczynkami miłosierdzia. Częściej z księża odczytują ten fragment na ślubie i komentują ten fragment w homilii ślubnej. To jest cud przemiany wino, wody z wino, prawda, z Kany Galilejskiej. Otóż papież Innocenty III, żyjący w XIII wieku, to ten właśnie papież jest przedstawiony na fresku w Asyżu, kiedy artysta pokazuje sen, papież śni, że święty Franciszek podtrzymuje walący się kościół na Lateranie. I do uczynków miłosierdzia Innocenty III w swoim komentarzu do tej właśnie sceny cudu z Kany Galilejskiej odnosi stągwie napełnione wodą. W tamtym czasie było 6 uczynków miłosierdzia, dziś mam już 8, ale wtedy było 6. Potem dodano jeszcze umarłej grzebać. I papież mówi tak, Innocenty III, że każda z tych 6 stągwi to jest jeden uczynek miłosierdzia. Każda ze stągwi miała po 2 lub 3 miary, bo każdy z tych uczynków może mieć różne miary, różne formy. Nakarmić głodnych można na 3 sposoby, pisze. Dać mu jeść, dać mu naukę, wykształcenie i dać mu wiarę, Ewangelię. Ten uczynek ma 3 miary, inne mają 2 miary. A chorych nawiedzać, ile ma miar? Tutaj nie da się tego określić. Bo nawiedzać chorych też można na różne sposoby, na różne miary. Podając środek znieczulający ból, okazując czułość, serdeczność, przez samą obecność, słowo wsparcia, wiele innych. Czyli każda ze stągwi ma różne miary. I teraz konkluzja papieża jest wręcz cudowna. My napełniamy te stągwie wodą, a Jezus robi z tego wino. Z każdego uczynku miłosierdzia. To jest ta wymiana darów. Współbrzmią z tą treścią słowa, które papież Franciszek skierował właśnie do kapłanów w czasie wspomnianych rekolekcji prowadzonych w Rzymie w roku miłosierdzia. Kiedy działamy miłosiernie, jak w cudach rozmnożenia chlebów, które rodzą się ze współczucia Jezusa dla swojego ludu i dla obcych, chleby rozmnażają się na tyle, na ile są dzielone. Na ile są dzielone? Wbrew prawidłom matematyki, że to, co dzielimy, to mamy tylko część tego, co podzielone. Jezus pokazał, że można odwrotnie to, co dzielone, pomnożył. Działając w ten sposób, tu już zmierzam do końca, przyczyniamy się po prostu do dzieła ewangelizacji. Czyli znowu uczestniczymy w procesie jeszcze jednej wymiary, wymiany daru wiary. Wiary. Podczas wspólnego obiadu papieża z młodymi uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jeden z nich zapytał papieża, co powinien powiedzieć swojemu niewierzącemu przyjacielowi. Papież odpowiedział mu tak. Słuchaj, ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, to mówienie. Zacznij czynić. On to zobaczy i postawi tobie pytanie, a wówczas ty mu odpowiesz. Ewangelizowanie jest tym dawaniem świadectwa. Żyję w ten sposób, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa. Budzę w tobie ciekawość pytania, dlaczego robisz takie rzeczy? Ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa i głoszę Jezusa Chrystusa nie tylko słowem, choć trzeba go głosić słowem, ale swoim życiem. Świadczenie uczynków miłosierdzia to jest takim świadczeniem o Chrystusie, nie słowem, ale właśnie czynem, życiem. Ta świadomość powoli z większą głębią i jeszcze większą owocnością niech pomoże pełnić waszą posługę miłosierdzia, niech pozwoli doświadczyć nie tylko radości obdarowania, ale także samemu bycia obdarowanym przez Boże miłosierdzie i Jezusa obecnego w każdym chorym, umierającym, naznaczonym konkretną formą cierpienia. Dziękuję za uwagę.